Leczenie przez sztukę odgrywa znaczącą rolę w możliwości aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez różne formy terapii neutralizuje otępiające działanie nudy i bezczynności, daje możliwość odkrywania najgłębszych, ukrytych doznań, wzbogacając życie emocjonalne, kształtuje poczucie smaku i estetyki. Jak właśnie te warsztaty, to co się na nich dzieje, wpływają na całą grupę, na podopiecznych? No to jest trzecia seria już tych warsztatów. Wzruszenie z pierwszych warsztatów było przeogromne. W moim przekonaniu to przeniesienie tych wszystkich zaszłości, że tak powiem, które dotyczą naszych mieszkańców, ich często traumatycznych przeżyć, lęków, fobii, zamknięcia. To jest tak teren wydzielony i magiczny, w których oni się otwierają w sposób zaskakujący, dla mnie zaskakujący. I to jest kolejna jakby wersja, odsłona tego rodzaju działań i to jest świetne. Ja nie twierdzę, że oni źle funkcjonują w domu, ale to jest pewien standard, powtarzalność pewna zdarzeń, okoliczności życia. I trudno jest tak ich uruchomić, jak wtedy, kiedy jest sytuacja w innym miejscu, z inną osobą, w inny sposób prowadzona. Jakby decydujące nawet nie jest to, że coś niezwykłego się tu dzieje, tylko to przygotowanie, za które no, jesteśmy bardzo wdzięczni, no, szczególnie Ani Kuklicz, która jest trzeci raz z nami, już jest trochę zaprzyjaźniona, i państwo, którzy robią animację, oni wchodzą w takie działania, których trudno się spodziewać w ogóle, że wejdą w coś takiego. No. Także jakby podsumować tę wypowiedź, to jest to, że jakby ta sprawczość, otwarcie na to, że coś się dzieje, coś robią, coś z tego wynika i trudno mówić o jakichś trwałych jakby efektach czy celach, bo to nie o to chodzi. Sam ten fakt jest no, niezwykły, tak? Niezwykły, że to się przenosi na jakieś funkcjonowanie ich na jakiś czas, to pomaga, otwiera ich, uwalnia od tych napięć takiego życia wsobnego, tak? To jest niezwykła wartość, także ja bym to polecał też i wszystkim osobom, które względnie dobrze funkcjonują, no bo to jest coś takiego uwalniającego. W ramach projektu Nasz Wspólny Dom mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce wzięli udział w zajęciach terapii kreatywnej. To już trzecia edycja tych zajęć prowadzonych w DPS-ach dzięki środkom zdobytym przez fundację Wyjdź z Domu. W tym roku dodatkowo mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce w ramach zajęć zostali zaangażowani w przygotowanie filmu animowanego. Było to bardzo ciekawe spotkanie. Z reguły robimy warsztaty z dziećmi. Tutaj pracowaliśmy z dorosłymi, ale właśnie powiedzmy z wyjątkowymi dorosłymi. No, bardzo nam się przyjemnie pracowało. Atmosfera jest taka, że chciało nam się wracać. Trochę mamy drogi do przyjechania, ale za każdym razem po prostu to, że tak powiem, uskrzydlało nas na następny tydzień te spotkania, bo mają w sobie bardzo dużo pozytywnej energii. Tutaj tak jak Ania Kuklicz właśnie po prostu robi integracyjne takie, że tak powiem, ożywiające w ogóle duszę i ciało ćwiczenia. Bardzo to było ciekawe, bo z reguły my po prostu robimy filmy animowane, więc tak jak z reguły zrobiliśmy filmy animowane, To, co nam się udało, to była taka praca też bo to są dorośli, więc dorosłym jest trudniej zrozumieć animację, chociaż nawet by mieli w ogóle umysł dziecka, więc trochę tłumaczyliśmy na właśnie takich zabawkach, jak teraz robimy na fenakistoskopie, ale też na innych zabawach, takich bardzo prostych, jak flipbooki, tłumaczyliśmy, na czym polega animowanie samo w sobie. No to jest inny język, którego też musimy się nauczyć wszyscy za każdym razem, jak ktoś zaczyna przygodę z animacją. No i zrobiliśmy wspólnie taką jedną bajkę, która też była improwizowana. Historia była wymyślana na bieżąco, też w takim kółku, który teraz robimy. Był przekazywany mikrofon i każda osoba dopowiadała kolejną część bajki. Później trochę ją uporządkowaliśmy, ale też wspólnie, więc ta bajka, która będzie właśnie pokazana, to jest taki wspólny twór wszystkich tutaj umysłów i dusz. I tak samo plastyczny, bo też każdy włożył wkład w to, żeby wykonać jakiegoś bohatera, czy zrobić tło, czy poanimować, więc jakby staraliśmy się, żeby każdy
każdy po prostu gdzieś tam miał część siebie w tym filmie, który zobaczymy. Co by było, gdyby Weny nie było? Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie babureńka. Babureńka z kozią brudką. I no tyle no wiem, że mnie ciągle suszy. Mieszkała w ubogiej chatce. Miała pięknych trzech synów. I brzydką córkę. Wszystkich kochała jednakowo. Bo przecież to były jej dzieci. A dzieci kocha się jednakowo. Wszystkie działania projektu zostały współfinansowane ze środków ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.